To był występ, który miał morze emocji, tonę pięknych dźwięków i był iście musicalowy. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko wyglądało właśnie podczas przesłuchań. Nie wszyscy z Państwa mogli być, dlatego ten koncert właśnie laureatów jest cudowną okazją do tego, aby usłyszeć starsze czy młodsze koleżanki, starszych czy młodszych kolegów, zespoły i solistów. Tak, i to naprawdę piękny moment, że możemy te nagrody wręczać w takim cudownym miejscu jak Klub Klimat i przy wsparciu oczywiście naszych przyjaciół i partnerów, o których już mówiliśmy i którym dziękowaliśmy. Szanowni Państwo, studio nagraniowe to marzenie każdego artysty. Każdy chciałby mieć je w domu pewnie, ale nie wszyscy w domu mogą je mieć i wtedy wychodzą właśnie naprzeciw studia profesjonalne, studia, w których pracują eksperci, specjaliści i dbają o to, aby wszystko było na najwyższym poziomie. No i oczywiście wierzymy, że to będzie początek pięknej przygody z nagrywaniem nie tylko pojedynczych utworów, ale i całych płyt. Szanowni Państwo, Natalia Tuń. Tak przyznaję, że paskudna kiedyś byłam. Nazywano często nawet wiedźmą mnie. Lecz od dzisiaj twierdzę, że na lepsze zmieniam się. Znalazłam promyk światła tu na dnie. Tu tak, bo na szczęście odrobinę magii znałam. Talent mam, gdy o te rzeczy chodzi, wiesz. I przydaje się ten dar, bo zwykle rzucam czar, kiedy nieszczęśnikom pomoc pragnę nieść. Bo problemy dusz to i ból, i strach. Tak chcę być znów szczuplejsza, tę dziewczynę pragnie mieć. Czy im pomagam? Cały czas. Och, jak pochłania mnie to, bo żal mi dusz, które stojąc w piłym kotle o zaklęcia proszą mnie, więc pomagam im. I już na moją prośbę płać, dusza nic nie mogła dać. Jasne, że na karę się skazało ją. Choć wpłynęło parę skarg, ja jestem święta, to nie żart. Kto nie wierzy, ten robi błąd. No to co? Zgoda? No tak, ale zdobędziesz swojego mężczyzny. Życie jest trudnych wyborów. Wszyscy to wiedzą! Jeszcze jedna rzecz, ale niezwykle ważna. Jeszcze nie omówiłyśmy kwestii zapłaty, ale ja nie chcę zbyt wiele. Zapłata symboliczna, drobiazg. Nawet nie poczujesz to, czego od ciebie chcę. To twój głos. Wielkie brawa, Natalia Tuń!